Dzisiaj opowiemy Wam o nowym smartfonie Oppo Reno 3 oraz o konkursie, w ramach którego sami będziecie mogli przetestować ten smartfon. Pamiętajcie, że współpracujemy z Allegro, dlatego jeżeli chcecie kupić Oppo Reno 3, to zapraszamy do linków, które znajdują się pod tym filmem. Tam właśnie możecie kupić ten smartfon. Oppo właśnie wydało dwa nowe smartfony z serii Reno 3. Jest to Oppo Reno 3 oraz Oppo Reno 3 Pro. Ja zdecydowałem się w pierwszej kolejności przetestować tańszy model, bo moim zdaniem jest on bardzo ciekawy w swojej półce cenowej, no i może tak po ludzku spodobać się wielu osobom, które szukają smartfona, który z jednej strony nie jest zbyt drogi, ale jednak ma wszystko to, czego od nowoczesnego smartfona oczekujemy. Jeżeli kojarzycie smartfony takie jak Oppo Reno, Oppo Reno 2, no to doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że ich głównym wyróżnikiem był wygląd. One były naprawdę ładne, tam się nie dało na nic pod tym względem narzekać. Pierwsze wrażenie, jakie robiły, było piorunujące, no bo miały taką wysuwaną płetwę, miały całkiem bezramkowy ekran. No i właśnie w Oppo Reno 3 zdecydowano się od tego odejść. Ktoś może powiedzieć, że o, to zły pomysł. Ja na początku też tak myślałem, a teraz wydaje mi się, że to jest pomysł naprawdę niezły. Dlaczego? Ponieważ ten mechanizm po pierwsze może się popsuć, o czym mówiłem już rok temu. Z tego co pytałem znajomych, którzy kupili te smartfony, to on się na szczęście nie psuje, ale jest taka możliwość. Poza tym mechanizm swoje waży, przez co telefon jest ciężki. No i solidny, ciężki telefon oczywiście nie jest niczym złym, ale kiedy wziąłem do ręki Oppo Reno 3, to się zdziwiłem. Przygotowałem sobie ściągę, z której wynika, że ten smartfon waży 171 gramów. Czy to dużo, czy mało, nie wiem, bo nigdy na tę wagę smartfonów nie zwracałem uwagi, ale muszę Wam powiedzieć, że kiedy bierze się ten smartfon do ręki, to on jest naprawdę lekki. I ktoś może pomyśleć, że lekki to znaczy źle wykonany, ale tak wcale nie jest. No bo Oppo jest bardzo ładny, co prawda jak każdy ładny smartfon błyszczący zbiera momentalnie odciski palców, ale kiedy już go przetrzemy, no to moim zdaniem jest to jeden z najładniejszych smartfonów na rynku. No więc mamy tutaj lekki, bardzo ładny smartfon. Ktoś mógłby się pokusić o stwierdzenie, że jest idealny dla kobiet. Ale moim zdaniem nie tylko, ponieważ mamy tutaj do czynienia ze sprzętem tak jakby uniwersalnym, zwłaszcza patrząc na rozmiar. Ja spodziewałem się, że lekki smartfon musi być źle wykonany, a ten jest dobrze, i musi być dosyć mały, a ten jest naprawdę duży. Mamy bowiem tutaj wyświetlacz 6,4 cala. Jest to wyświetlacz AMOLED, bardzo, ale to bardzo ładny. Perfekcyjna czerń, bardzo ładne kolory, odpowiednie kąty widzenia, wysoka jasność i także dobra szczegółowość, ponieważ mamy tutaj rozdzielczość Full HD+, 2400x1080 pikseli. No i patrząc na ten telefon, ktoś może powiedzieć, że nie podobał mu się na przykład podbródek. Ale w tej półce cenowej to jest standard. Ktoś może powiedzieć, że mu się nie podoba łezka. A ja powiem, że w sumie to jest i tak ładniejsze od dziury w ekranie, a poza tym, tak jak powiedziałem, za rezygnacją z tej płetwy rekina też stała pewna filozofia. Więc tak jak powiedziałem, Oppo Reno 3 jest smartfonem bardzo ładnym, smukłym, lekkim, z bardzo fajnym ekranem. A teraz zobaczmy, co ma w środku. Teraz mogę Wam powiedzieć co nieco o specyfikacji, więc jeżeli jesteście osobami, dla których ma być po prostu najszybszy procesor, najlepszy Qualcomm Snapdragon, no to Oppo Reno 3 nie będzie smartfonem dla Was. Ale jeżeli szukacie bardzo szybkiego smartfona w rozsądnej cenie, no to już ten smartfon powinien Wam się raczej spodobać. Mamy tutaj bowiem procesor MediaTek Helio P90, wspierany przez 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Gdyby komuś tej pamięci było mało, to może ją dodatkowo rozszerzyć za pomocą kart microSD o dodatkowe 256 GB. No i mamy tutaj slot nie hybrydowy, tylko taki bardziej uniwersalny, więc możemy poza kartą microSD włożyć także dwie karty SIM. I ta specyfikacja powinna wystarczyć na odpalenie praktycznie każdego programu, praktycznie każdej gry. No i kiedy korzystamy z tego smartfona, no to także nie widzimy jakichkolwiek problemów. Tutaj po prostu wszystko śmiga i z mojej praktyki wynika, że ten stan rzeczy nie powinien się zmienić przez kilka lat. Skoro jesteśmy już przy kartach SIM, to warto tutaj powiedzieć także trochę więcej o standardach łączności. I tutaj mamy do czynienia ze wszystkim, czego potrzebujemy. Bluetooth 5.0 jest, Wi-Fi AC jest, LTE oczywiście jest, NFC do płatności zbliżeniowych także jest. Nie zabrakło tutaj nawet wyjścia słuchawkowego, z którego większość producentów już rezygnuje. Mamy tutaj także port USB-C, za pomocą którego możemy naładować ten smartfon.
No i ten smartfon nie będzie się zbyt długo ładować, ponieważ mamy tutaj ładowanie szybkie, VOOC 3.0 o mocy 20 W. Ktoś może narzekać, że o, mogłoby być tutaj 30 albo 40 W, Oppo ma takie technologie. No jak najbardziej, mogłoby być, ale mamy 20 W i to też nie jest wcale zły wynik. Dałoby się to zrobić lepiej, ale to jest wystarczające, lepsze od standardu. No i mówimy tutaj o ładowaniu, ale tak naprawdę ważniejsze jest to, co ładujemy, a konkretnie jaki akumulator skrywa Oppo Reno 3. Mamy tutaj ogniwa o pojemności 4025 mAh, które wystarczają spokojnie na cały dzień standardowej pracy. Więc tutaj naprawdę nie sposób na cokolwiek narzekać. Kiedy kładę ten smartfon wieczorem do ładowania, to on ma około 30% na akumulatorze i to moim zdaniem jest niezły wynik. Mówiliśmy przed chwilą o ekranie. Ten ekran jest naprawdę fajny, ale jako, że udało się tutaj zastosować AMOLED, a nie IPS, to było też możliwe zastosowanie czytnika linii papilarnych pod ekranem. Jednak Oppo przede wszystkim chwali się aparatami w swoim smartfonie, ponieważ mamy tutaj z tyłu aż 4 aparaty. Ten główny ma matrycę o rozdzielczości 48 megapikseli. Oprócz tego mamy tutaj teleobiektyw, który zapewnia dwukrotny zoom optyczny i on ma 13 megapikseli. Mamy też aparat szerokokątny o rozdzielczości 8 megapikseli, no i mamy też aparat monochromatyczny o rozdzielczości 2 megapiksele. No i co możemy powiedzieć o tym zestawie aparatów? Jest to zestaw, który powinien być wystarczający dla zdecydowanej większości użytkowników. Najfajniejsze jednak jest, że to jest telefon za 1599 zł, a ten aparat ma tryb nocny, czyli coś, co było zarezerwowane do niedawna dla urządzeń z absolutnie najwyższej półki cenowej. To jest aparat, który moim zdaniem wystarczy zdecydowanej większości użytkowników, zwłaszcza tym zdroworozsądkowym, którzy nie chcą wydawać na smartfon 3, 4, 5 albo nawet 6 tysięcy złotych. Poza tym mamy tutaj też aparat przedni, jak mówiłem, schowany w USC i on ma tutaj rozdzielczość aż 44 megapiksele, ale ktoś może powiedzieć, no mnie tam aparat do selfie to nie interesuje. Okej, ale większość osób interesuje i te osoby często chcą sobie robić także zdjęcia w kiepskich warunkach oświetleniowych. Takie robienie zdjęć będzie możliwe, ponieważ także w przednim aparacie Oppo zastosował tryb nocny. Jeżeli po prostu lubicie mieć dobre aparaty za relatywnie niewielkie pieniądze, no to Oppo Reno 3 może się okazać bardzo dobrym wyborem. Warto tutaj wspomnieć także, że Oppo Reno 3 działa pod kontrolą najnowszego Androida 10 wzbogaconego o nakładkę autorską, Color OS 7. I co mogę o tej nakładce powiedzieć, aż sobie na nią zerknę? Jest minimalistyczna, działa szybko. Generalnie to jest jedna z moich ulubionych nakładek na smartfonach z Androidem. Jeżeli z jakiegoś powodu jeszcze nie znacie Oppo i się obawiacie, no czy to będzie dla mnie, idźcie do sklepu, sprawdźcie, może się okazać, że tak jak mi, ta nakładka Wam się bardzo spodoba, bo ja na początku też nie byłem przekonany, bo za dużo korzystałem z Huawei'ów i innych smartfonów, a teraz powiem Wam, że gdybym miał na co dzień korzystać z nakładki Oppo, to wcale by mi to nie przeszkadzało, bo to jest po prostu dobry kawałek oprogramowania, to się nie zacina. To po prostu działa, nie mam z tym generalnie większych problemów, więc co tu dużo mówić, polecam. Staraliśmy się, żeby ten film nie był zbyt długi, więc możemy przejść do podsumowania. Czy Oppo Reno 3 fajnym smartfonem jest? Mamy tutaj bardzo ładną, ale to bardzo ładną obudowę. Sam smartfon jest lekki, chociaż kiedy włożymy go do etui, to jest mniej lekki i mniej smukły. Ale ile można o tym wyglądzie? Mamy tutaj bardzo ładny ekran AMOLED. Pod tym ekranem jest czytnik linii papilarnych. Mamy wszystkie niezbędne standardy łączności, mamy bardzo szybkie podzespoły i mamy tutaj naprawdę dobry zestaw aparatów, także duży akumulator. No i tak patrzę na ten smartfon, zastanawiam się, czy on ma jakieś wady. I tak myślę, na co mógłbym ponarzekać? Głośnik mono, niby standard, ale stereo byłby fajniejszy. Nie mamy tego mechanizmu płetwy, że ten aparat się tak bajerancko wysuwał. Więc szkoda, że nie ma tego mechanizmu, ale dzięki temu smartfon jest smuklejszy oraz lżejszy. No i gdybym miał jeszcze na coś narzekać, no to brakuje mi ekranu 90 albo 120 Hz, ale to jest w większości przypadków zarezerwowane dla drogich urządzeń, więc tych wad tak naprawdę nie ma albo prawie wcale, albo są naprawdę drobne. I gdybym miał teraz wybrać smartfon kosztujący od 1500 do 2000 zł, to Oppo Reno 3 byłby jednym z tych urządzeń, nad którymi bardzo mocno bym się zastanawiał. Ale
czy to na pewno będzie dobry smartfon, czy mi się spodoba, czy na pewno dalej będę nim tak zachwycony. Zobaczymy dopiero za jakiś czas w pełnej recenzji tego urządzenia, która pojawi się oczywiście u nas na kanale. Jeżeli nasze pierwsze wrażenia skłoniły Was do kupna Oppo Reno 3, to pamiętajcie, żeby kupić ten smartfon na Allegro, czyli u partnera naszego kanału. Odpowiednie linki znajdują się w opisie pod tym filmem. Na koniec chciałbym Wam powiedzieć o konkursie, który polega właśnie na testowaniu Oppo Reno 3. Otóż jeżeli klikniecie w link znajdujący się pod tym filmem, on będzie prowadził do tekstu na temat Oppo Reno 3 i tam w komentarzach napiszcie, w jaki sposób chcielibyście przetestować ten telefon. My wybierzemy wtedy jedną osobę, która naszym zdaniem podała najlepszy sposób na recenzję Oppo Reno 3. Zapraszamy do naprawdę kreatywnych rozwiązań i ona otrzyma Oppo Reno 3 na własność, po czym go przetestuje, a jej recenzja pojawi się właśnie na Spiderswap. Także uważam, że warto się postarać, warto wspiąć się na wyżyny kreatywności i naprawdę przemyślcie to dobrze, napiszcie w komentarzach, no i dajcie znać, w jaki sposób chcielibyście przetestować Oppo Reno 3.